A co to znaczy też taki termin, który się pojawiał, którego ja nie rozumiem? Co to znaczy stara malutka? Jesteś stara malutka? Nie, nie wydaje mi się, że jestem. Dobrze, że nie zajrzałaś do dowodu osobistego. No. Przecież, ale co to znaczy? No? Wydaje mi się, że to jest młoda dziewczyna, która stylizuje się na kogoś, kto jest starszy. Uh-huh. Myślę, że o to chodziło Mai w komentarzu, bo jak mnie pamięć nie myli, to ona właśnie tak o mnie powiedziała. No tak. I zastanawiam mnie, czym to się je, bo to jest trochę frazes, to jest trochę ogólnik. Co to znaczy, Michał, stary malutki? Ty nie jesteś ani stary, ani malutki. Znaczy, ja podzielę opinię tutaj Ady, czyli to jest osoba, która jest młoda duchem, ale niekoniecznie ciałem, albo stylizuje się na osobę, która wygląda starzej, tylko że Ada nigdy nie wyglądała, nie postarzała się w programie, zawsze wyglądała... No nie! No nie!